Ale chciałem cię zapytać o twoje związki z Polską. To jest w twoich wierszach to wychodzi. Aha. Dobrze. No, pojechałam do Polski po raz pierwszy, po 1962 roku. No właśnie jeszcze mam rodzinę w Polsce, na wsi. To jest taka mała wieś, Jankowice, tak między Krakowem a Katowicami. Co jeszcze? No, mój dziadek właśnie pochodził z Polski, czyli po stronie mamy, a po stronie ojca właśnie ze Słowacji. A co się zaczęło po 1982 roku? Co było? Ty odwiedzałaś tylko rodzinę? Nie, to mój pierwszy mąż mieszkał w Polsce wtedy. On był Amerykaninem. A wtedy był jeszcze twoim mężem? Czyli był twoim pierwszym, tak? Tak. Jeszcze wtedy. Rozumiem. Ale potem wracałaś przecież. Tak, wiele razy. Czy to były związki typu poetycko-uniwersyteckiego może? Też. No to miałam stypendium Fulbrighta kilka lat temu. Też miałam wykłady na Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Nauczyłam między innymi tłumaczenie wierszy. Kiedyś, rok temu braliśmy udział, to nawet troszeczkę więcej, wspólnej konferencji, tylko tu innego dnia mówiłaś na temat, nie, tego samego, prawda? Tak. Z konferencji zorganizowanej przez panią profesor Szczepanię Wojnarską, moją koleżankę z uniwersytetu. I to miało taki związek właśnie z tą twoją szkołą poetycką. Dobrze, w tym brała również udział i Katarzyna. My nie umawialiśmy się, to tak się po prostu nie, tak wyszło akurat. To znaczy ja byłam w tym dniu, kiedy była sesja na temat tłumaczeń poezji kobiet. Polskie poetki czytały swoje wiersze, niektóre czytały w dwóch językach, niektóre czytały i swoje i cudze wiersze, a to przede wszystkim były te chyba z tej nowo przygotowywanej właśnie antologii. I to było na UKSW w maju zeszłego roku. Tak, Karen, jeszcze pytanie. Zauważyłem, że powiedziałaś to, podkreśliłaś jakby akcentem, że będzie to antologia poezji kobiecej, tak? A ty myślałaś o antologii poezji mężczyzn? Bo już jest sporo i moim zdaniem wiersze kobiet nie są docenione tak jak u facetów. Tak uważasz, no kto, ja bym się z tym nie zgodził, ale to mniej więcej bierze się stąd, że wiele kobiet, które mogłyby pisać, które są poetkami z urodzenia, tego nie robi po prostu. One tego nie robią, się zajmują czym innym. Mniej je to interesuje. Chyba, że te obowiązki tak, rodzinne, macierzyńskie i inne jakoś odepchną od siebie. Jest to wtedy rzeczywiście zaczynają się interesować poezją. Czy to jest według ciebie prawidłowe moje myślenie? Wiesz co, chyba są różne powody, dlaczego albo kobiety nie piszą, albo nie drukują. Ja jeszcze bym coś powiedziała. Wydaje mi się, że akurat Polska jest zagłębiem piszących i drukujących kobiet, ale na naszym terenie. Natomiast jeżeli oglądamy antologie różne chyba, które się ukazują za granicą, to nieraz jest tak, że jest jedna kobieta, na przykład Szymborska na
o te 99 mężczyzn. I to jest pewnie ta luka, którą chce Karen wypełnić jakoś. Bo to dotyczy tych antologii, które mają być reprezentatywne dla polskiej poezji. Moje pytanie nie jest przypadkowe, jak również moje prowokacyjne uwagi. Na sali, na polonistyce, na sali, na której jest 100 studentów, jest tylko 2 chłopców. Tak to wygląda. To jest mniej więcej 2-3% studentów polonistyki to mężczyźni. Nie tylko polonistyki, w ogóle lingwistyki i dzieci związanych ze sztuką. Mężczyźni znikają. Oni odchodzą na stronę elektroniczno-techniczną. Tak mi się wydaje. Dlatego to chyba jest zrozumiałe, że taka antologia poezji